Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie MageT, witam was w kolejnej bitwie miesiąca, czy tam kandydującej do bitwy miesiąca. I dzisiaj, moi drodzy, mamy niszczyciel, świeży nabytek w zbrojowni, czyli Marceau, francuski niszczyciel premium, czy tam specjalny tieru 10, za którego sterami siedzi oraz w kozę to nie Haram z klanu Kutaz. Także obejrzymy sobie wyczyny kozy na Marceau, będę mówił koza, żeby było wygodniej, szybciej. I mamy tutaj, jeżeli chodzi o matchmaking, to same dyszki. Mamy lotnie, przy czym Marceau nie jest tutaj jakoś mocno zmartwiony. Mamy rozbicie i dosyć dobrą pelotkę. No i do tego jeszcze prędkość. Tylko dwa pancerniki, więc teoretycznie będzie mało. Tutaj można sobie poplumkać damage'u na dużym dystansie. Przy czym widzę, że koza ma tylko 11,5 km tutaj zasięgu artylerii. Także zupełnie inaczej zrobiony niszczyciel niż mój. Ja mam go full pod zasięg. I mamy tutaj, moi drodzy, 2 km zapasu, jeżeli chodzi o torpedowanie. Torpedy, no nie mam tutaj jak podejrzeć, jaką prędkość osiągają. Ale zobaczymy sobie, co koza tutaj będzie wyczynił. Jak przystało na przebrzydłego ukwiała fioletowego, takiego innego, no to mamy wszystko założone w wersji premium oczywiście. Jest założony kamuflaż, są założone sygnały, także wszystko jak należy. I RPF mamy, co ciekawe. Czekamy sobie, czekamy. Coś już jest w kapie. Nie, wypłynęło. Spójrzcie, moi drodzy, gdzie jest ta flanka tutaj ustawiona. Z tyłu mamy 3 okręty. No i koza tutaj siedzi sobie sam na kapie A. Podchodzi Zao, podchodzi Goliat. Na szczęście lotnia lata gdzieś tam sobie na środku. No teraz coś nam wlazło w kapa. Mamy tutaj Smoleńsk na 8 km, także bardzo ryzykownie jest teraz wychodzić za tej wyspy. Bo nieważne, co tu jest, i tak nas wyświeci. Na szczęście udało się tego uniknąć, bo Dedek jest najprawdopodobniej, tutaj widzicie, gdzie nam RPF pokazuje, więc nas nie wyświecił i Smoleńsk nas nie obtłukł, bo tutaj niestety Smoleńsk jest największym zagrożeniem w tej chwili. Leci sobie Midway do nas, że zaraz zobaczycie, jak tu pelotka działa. Mamy Shimę na 5 km, także raczej ona nam już nie zniknie, chyba że się zadymi. No i rozpoczynamy ostrzał. Rozbicie włączone, sektor przeciwlotniczy również ustawiony, no Shima się dymi. Samoloty sobie spadają, torpedy gdzieś tam, aha, będą rzucane w Moskwę. Shima w ogóle nie odpowiada ogniem. No tu się fartownie to udało zrobić, bo w ostatniej sekundzie, zanim koza wypłynął z kapa, to jeszcze go przejął. Ma tutaj sobie tego specjalnego francuskiego kapitana, także podbił sobie jeszcze szansę na pożar. Na Shimce zrobił już 12,700, także ona dużo, no połowę praktycznie straciła, jak nie więcej. Więcej nawet niż połowę. Kap zajęty. Przeciwników też nie ma zbyt wielu. O, mamy tutaj niezwykle adekwatny przykład tego, co się ostatnio na randomach dzieje. Mamy Kurfürsta płynącego za wyspę razem z Yoshino, a nie pilnujące przyjętego kapa. No fakt faktem, nie ma tutaj przeciwników zbyt wielu, więc nie ma w co strzelać, no ale myślę, że tam ich więcej nie znajdą. Także no, oddaję to stan umysłu ostatnio pojawiających się w grze graczy. Chociaż no, na dychach grają teoretycznie, więc no jakieś tam doświadczenie powinni mieć. No ale jak widać, można się rozczarować to srogo. W międzyczasie zestrzeliliśmy 3 samoloty, mamy 145 wytankowane i mamy 12 000 i kapa. Mamy Giringa. Pytanie, gdzie jest Shimka? Jest, widzi nas. 7 km mamy spota, także no troszeczkę ma Shima nad nami przewagi w tym temacie. Ale RPF nam tu pięknie pokazuje, gdzie ona jest. No i mamy ją na 5,4 km. Ona teraz jest bez dymu, więc powinniśmy ją spokojnie rozstrzelać do końca. Kolejny plus tej powtórki to brak jakichś tam ataków padaczki, śledzenia kamery, która nie działa i takich innych rzeczy. Także mamy spokojny, ładny gameplay do oglądania. Można sobie tutaj ewentualnie samemu przełączyć kamerę i coś obejrzeć dookoła, ale na razie nie jest nam to potrzebne. Mamy 1:1 we fragach. Nasza nieustraszona, Moskwa coś tam walczyła jeszcze akurat, ale też zginęła przy samej krawędzi mapy. No i z tyłu zostało Yoshino i Kurfürst, nie robiące w bitwie póki co nic. Tu mamy kolejne 3 okręty ustawione dosyć daleko jakiejkolwiek strefy działań. Minotaur, Zao i Yoshino również nie przekraczają linii między E a D. Jedynie Shima i nasze Marceau tutaj. No bo tam tych dwóch to nawet nie liczę, że oni coś robią, tylko tam płyną sobie raczej bez sensu większego. Torpedujemy sobie dymek. Mamy tylko 3 torpedy we wiązce. Znaczy, przepraszam, na jedną wyrzutnię. Ale wyrzutni mamy 4, także jeżeli by się koza tu obrócił, no to może tych torped wypluć jeszcze 6, ale zapewne przytrzyma je na sytuację, kiedy będzie miał pewne wykrycie na tego Giringa. Jest Gilling, o, na wstecznym, pięknie, to nic tam nie zrobi. Torpedy niestety go tutaj okraczyły. Ale, o, dobre, dobre. No i temu panu już podziękujemy. Będziemy sobie przejmować drugiego kapa. Można skorzystać tu jeszcze z dymu, przy czym i tak teraz nic nas nie świeci. Widać, co się tutaj dzieje. 25 tysięcy mamy rozmordowane. 2 niszczyciele u przeciwnika, jak na razie wszystkie fragi u zielonych zrobił koza, także widać... No, już nie będę mówił nic. Koza sobie teraz przejmie tutaj ładnie jeszcze kapa, także podskoczy mu znowu tutaj szansa na podpalenie. Chyba że no, w ciągu 30 sekund raczej dolecą do niego samoloty. Zobaczymy, co on tu wykombinuje. Samoloty krążą, krążą, zaraz go wyświecą i jest widoczny. Rozbicie poszło i 8 sekund. Czy Midway zdąży zaatakować? Chyba zdąży. Ale nie trafił jednak, bo uszkodził moduł. Uszkodził nam wyrzutnie i niestety kapa się nie udało przejąć. Ale poza Midwayem nie interesuje się tutaj nami nic z drużyny przeciwnej. Nie wiem, czy Koza ma tutaj cel priorytetowy zamontowany, ale nie zauważyłem wcześniej. Jedna rakietka tylko trafia, no i wszystkie samoloty zestrzelone. Oczywiście przy pomocy tam naszej Shimy, która też o dziwo ma dosyć dobrą pelotkę w obecnych czasach. Nie jest już takim łatwym celem, jak kiedyś była dla lotni. No i przejmujemy, żeby sobie podbić jeszcze podpałkę. Przyspieszymy nieco. Nie za mocno, żeby się powtórka nie zbagowała. Drugi raz iskry oporu odpalone. 2-2 w okrętach. Przeciw nasi nie zabili jeszcze nic, a minęło 9 minut bitwy. Witamy na randomach. Przyspieszmy, bo na razie Koza będzie tu wyspę opływał sobie. RPF wskazuje tam na tą Shimkę najprawdopodobniej, która była w kapie C. No, Smoleńsk jest chyba najbardziej niebezpiecznym okrętem tutaj z tego zestawienia, które tutaj pływa. Jest Goliat jeszcze i Zao, ale Smoleńsk może nam zrobić największą krzywdę. Gdzieś tam jeszcze był Midway na środku ostatnio stojący, był widoczny przez chwilę, nie wiem czy się przemieścił. Raczej przytomnym z jego strony byłoby się przemieścić niż stać cały czas w tym samym miejscu, chociaż ułożenie czerwonych jest tak nieintuicyjne, że nawet nie wiadomo, w którą stronę się skierować. Raczej w kierunku KPC, bo tam jest ich więcej, więc tam bym się kierował, ale zobaczymy, co robi Midway. Samoloty nas wykryły, także pelotka tutaj będzie nam się teraz pokazywać z najlepszej strony, mam nadzieję. Znowu rozbicie odpalone. Przyleciał nad Marceau, stracił parę samolotów i zawraca. Tu się zrobiła wyspa przed nami. Spot od samolotów znika, także przyspieszamy, na razie będzie pływanie. No i fragów zero dalej nasza drużyna. Nieustraszona wręcz. Łapie nas radar tutaj z Stalingrada. Mamy Shimę. Poszły rybeczki. No i oczywiście odpalona pelotka, bo leci już Midway znowu do nas. No coś ma tu za farta z tym Midwayem, bo on prawie w ogóle nie trafia w niego. No już mnie zaatakował drugi raz. I bierzemy się za ostrzał trzeciego niszczyciela tutaj pod rząd. No ze Stalina przylatuje salwa, ale też nie robi wielkiej krzywdy. Shimakaze zniknęło. Mamy teraz Stalina cofającego się tutaj. Także Koza nie ma odpalonej dopałki w tej chwili, także płynie tylko 41 węzłów. Uszkodzenie silnika i wyrzutni, ale oraz napraweczka. W takiej sytuacji raczej nie można sobie pozwolić na to, żeby się tutaj ostrzeliwać z Stalinem w bezruchu. No łaskawe te salwy tutaj przylatują. C w międzyczasie już się opróżniło. Yoshino, które podróżowało sobie tam za wyspami na krańcu świata, wbiło się teraz w wyspę. No i zostanie zapewne rozstrzelane przez 3 okręty, które będą wchodziły w pobliże kapa A. Oj, oj, oj. Nie, wykręci, spokojnie. Niedużo brakowało, ale się udało wykręcić. No i będziemy kończyć tego pana na Stalingradzie. O, Yoshino nie dało się tak tanio zamordować, tak w ogóle bez agresji. Zatopiło w międzyczasie jeszcze Smoleńska. Mamy Stalina zatopionego i lecą w naszym kierunku znowu bombowce. Torpedy puszczone chyba w kierunku Shimy albo w Hindenburga, bo on tam coś kombinuje pod KMB. Chyba że Shima też będzie płynąć sobie środkiem. I bierzemy na cel Hindena teraz. 39 tysięcy, także nie jest dużo nastrzelane póki co, no ale większość na dedekach zrobione, także to jest jeszcze pół biedy. Tych penetracji koza ma sporo, także obstawiam, że jest tutaj IFHE zamontowane. Na 115 pocisków tylko 2 pożary, przy czym pamiętajmy, że zwiększył sobie o 2% również szansę na pożar przez zajmowanie kapów, także jest to jakiś pomysł na tego kapitana. Płyną, rybki płyną i nie trafiają. Hindenburg stoi sobie burtą do naszej Republiki, która nie wiem, czy w niego celuje, czy nie, ale warto by dekap zrobić tutaj, chociaż leci już eskadra z naszej lotni. Tak, zdekapowane. Nie, Republika widzę, że nie strzela za mocno, bo po co? Jeszcze trzeba będzie potem płacić za obsługę, za amunicję, w ogóle to jakie to są koszty, mój Boże. Nie dość, że HP zabierają, to jeszcze za amunicję trzeba będzie płacić, no skandal. 4 do 3 w okrętach. Przeciwnik przejmuje nam w tej chwili wszystkie... A nie. Tak, przejmują nam oba kapy. I na B są czerwoni, i na C jest czerwona Shima. No co prawda mamy 300 punktów przewagi, no ale HP, jak widzicie, 273 u nas, 350 u przeciwnika, także oni mają więcej. Poszła salwa torped w Zao, które stoi przy wyspie i powinno się raczej ruszyć, gdyby chciało coś zrobić. No i wypływa, moi drodzy, cała na biało Republika. Po 15 minutach bitwy przypływa sobie koleś na full hubsie. Że widać, jak agresywnie, jak efektywnie grają pancerniki, a to na pewno spieprzy się jeszcze bardziej, jak wejdą nam łodzie podwodne, bo nie dość, że będą smoleński paliły inne newskie, czy tam inne jakieś tam spamery, no to jeszcze będą torpedy z podwodniaków bijały cytadele pancernikom, także no... Bon Voyage gra aktywna, przepraszam, nie mogę się wysłowić. Także gry aktywne już za mocno nie zobaczy. O, tam ktoś torpedy chapie. Pięknie, pięknie w Zao weszło. 3 torpedki wystarczyły, żeby Devasta zamontować. Mamy fraga numer 4. 100 tysięcy na liczniku. Tam jeszcze 3 pożary wsadzone na Republikę. Widzicie, że dosyć szybko stopniał. Tak długo tego hapsa bronił, tak go bronił i zrobiło się w ciągu kilku, dosłownie 10 sekund z 90 tysięcy 40. Że takich czerwonych pancerników oby jak najwięcej, oby jak najmniej takich zielonych. Kurfürst, który robił sobie tam wycieczkę krajoznawczą dookoła tamtej wyspy, teraz w końcu przypłynął do nas tutaj, coś w końcu robi. Yamato mamy tam. I znowu plumkamy w Republikę. 127 tysięcy na koncie, 4 fragi i dewaścik. No, powinien koza dokończyć, chyba że dokończą torpedy z samolotu. Nie, jednak zalanie domordowało Republikę. No szybko się poskładał gościu, bardzo szybko. No ale przeciwnik jeszcze kilka tych okrętów ma, jeszcze 6 zostało, u nas jest 7. Przyspieszymy nieco, 3 minuty do końca bitwy. Według licznika 2 minuty, jeżeli by nikt nie zginął u nas, ale to się raczej nie uda. 1800 HP na Hindenburgu. W tej chwili nikt... A nie, strzelił do niego Hindenburg i go dobił w tej chwili. RPF co nam pokazuje? Najprawdopodobniej Shimę. Ale widzimy, że na kapie A był Midway. Tam jest tylko Goliat, który już jest bardzo mocno obity, więc warto się tym tematem zainteresować. Chyba koza właśnie w tym kierunku się wybierze. Przyspieszymy. Samoloty się tutaj zainteresowały Marceau, ale też nie zrobiły większej krzywdy. O, mamy Midwaya na bliziutko. Teraz sobie zobaczymy rozstrzeliwany, torpedowany lotniskowiec. W zasadzie bezbronny już teraz, bo samoloty wielkiej krzywdy nam tutaj nie powinny zrobić. O, to dobry lotniskowiec, taki niezacelny. Taki jak ja. Ruszył, ale koza ma przygotowane torpedy na drugiej burcie jeszcze i poszły wszystkie. Na szczęście nikt nam tutaj HP z tej lotni nie zabiera, także troszeczkę punktów na niej tutaj zrobimy. Ze strzelej mamy 15. O, teraz sekundarka się odpaliła z Midwaya. Ale te torpedki z drugiej burdy puszczone były dosyć celnie, więc widzicie, że tutaj raczej Midway szybko swój los dokona. Dewasta raczej już nie będzie, ale sporo mu zabiorą. Tylko jedna w celu, szkoda, szkoda, bardzo szkoda. 184 tysiące, 40, 55 sekund do końca bitwy, mamy duży kaliber, moi drodzy. 4 fragi i będzie piąty, zostało 50 sekund. Powinno być. No i mamy Krakena. Wynik ostateczny, moi drodzy, to jest 195 tysięcy damage'u narobione, mamy 5 fragów, duży kaliber, dewastujące i pierwszą krew, no i bazowy exp nam tutaj wyliczyło z takich poczynań na poziomie grubo ponad 3000, także z mojej strony na dziś to wszystko, zapraszam Was do głosowania, a tymczasem, moi drodzy, do usłyszenia, cześć i na razie.